Witajcie, kochani! Na początku filmu chciałabym Was bardzo przeprosić za to, że w zeszłym tygodniu nie wrzuciłam żadnego filmu, ale nie byłam w stanie nic nagrać, ponieważ od 2 tygodni wszyscy jesteśmy chorzy. Zarówno Javier, jak i dziewczynki i ja mamy koronawirusa. Mimo tego, że tak bardzo zawsze uważamy, z nikim się nie spotykamy, praktycznie nigdzie nie chodzimy, dezynfekujemy ręce 120 razy w ciągu dnia, to nie udało nam się ustrzec przed tą chorobą. Najprawdopodobniej Lucia zaraziła się w szkole, ponieważ u niej w szkole jest bardzo dużo przypadków zarówno wśród nauczycieli, jak i wśród uczniów. Już Wam mówiłam w poprzednim filmie, że Lucia jest przeziębiona. No niestety okazało się, że to nie było zwykłe przeziębienie, tylko właśnie już miała koronawirusa. Potem zaraził się od niej Javier, ja i na końcu Elena. Dziewczynki na szczęście przeszły to w miarę łagodnie. Miały tylko lekki katar i troszkę podwyższoną temperaturę. Natomiast my z Javierem naprawdę bardzo źle to przeszliśmy. Mimo, że już minęło 10 dni od czasu, kiedy zachorowaliśmy, to nadal czujemy się nie za fajnie. Mieliśmy obydwoje bardzo wysoką temperaturę. Ja miałam wszystkie typowe objawy dla koronawirusa. Temperaturę 39,5 stopnia, duszności, kaszel, ogólne osłabienie, nie mam nawet siły, żeby podnieść się z łóżka. Javier też był bardzo słaby, zresztą do dzisiaj jesteśmy słabi, kręci nam się w głowie, jest to naprawdę bardzo, bardzo okropna choroba. Nikomu nie życzę, żeby go to spotkało, a już chyba najgorsze w tej chorobie jest codzienny strach, który nam towarzyszy, strach przed tym, żebyśmy nie musieli jechać do szpitala. Dziękujemy tylko Bogu, że mogliśmy wszyscy przechorować to w domu i nie musieli, żadne z nas nie wylądowało w szpitalu. To było chyba dla nas najważniejsze podczas tej choroby. Chciałam się też zwrócić do osób, które wypisują takie głupie komentarze pod tym moim ostatnim filmem, do tych antykowidowców, do osób, które nawiązują do buntu przeciwko obostrzeniom. Chciałabym Wam powiedzieć, że to nie jest zwykła grypa, jest to okropna, okropna choroba i dopóki ktoś tego nie przechoruje, to nie będzie wiedział, jak się dana osoba czuje. Oczywiście nie życzę nikomu, żeby musiał kiedykolwiek przez to przechodzić. Ja już Wam, jeszcze Wam o tym nie mówiłam, ale mamy kilku przyjaciół tutaj, którzy przeszli tą chorobę naprawdę bardzo, bardzo źle i mimo tego, że już minęło kilka miesięcy od kiedy zachorowali, to oni nadal są chorzy, nadal mają objawy i czują się bardzo źle. Podejrzewam, że takie komentarze wypisują osoby, które straciły pod względem ekonomicznym na tej pandemii, ale wierzcie mi, my jesteśmy osobami, my i większość tutaj osób od nas z miasteczka, które najwięcej straciły na tej pandemii, ponieważ my wszyscy żyjemy praktycznie z branży turystycznej, a mimo to przestrzegamy reguł i staramy się, żeby jak najszybciej to się wszystko skończyło. Także bardzo proszę wszystkich o rozwagę, o przestrzeganie tych wszystkich norm, które nam narzucają, ponieważ jak nie będziemy tego przestrzegać, jak nie będziemy się izolować, osoby chore nie będą się izolować, żeby nie zarażać innych osób, to w życiu nie wyjdziemy z tej pandemii. A chyba w naszym wspólnym interesie jest to, żeby w końcu to wszystko się skończyło. U nas jest przepiękna pogoda. No, ale z wiadomych względów musimy zostać w domu. Powiem Wam szczerze, że już nie wiem, co mam wymyślać tym moim dziewczynkom, ponieważ z dnia na dzień jest coraz ciężej wymyślać im jakieś fajne zajęcia. Na szczęście moje córeczki bardzo lubią towarzyszyć mi w kuchni, bardzo lubią patrzeć, jak gotuję i pomagać mi. Dlatego stwierdziłam, że dzisiaj zrobimy sobie bardzo proste ciasto, pudding mleczny. Pokażemy Wam, jak to się robi i oprócz tego zostawię Wam przepis tutaj pod filmem. Kto mi pomoże? Ja! Dobra, a pokaż, co Ty masz, Elenka, tutaj w rączce? Squishy ja zrobiłam. Lucyjka sama zrobiła squishy. Inter. Dla Ciebie. Dobra, Lucyjeczka mówi, co potrzebujemy do zrobienia naszego puddingu. Mów po kolei. Potrzebujemy 3 jajka, tak jest, litr mleka, ciasteczka, chlebek i 2 szklanki. A po co te szklaneczki? Żeby odmierzyć, ile chlebka potrzebujemy, tak? Tak. A Elenka, co tu jeszcze wsypujemy? Mów. Cukier, no wsypuj cukier. 125 gram cukru. Wsypujemy mocno. Masz! Jeszcze, wsypuj. Masz! Teraz Lucyjka ściera cytrynkę. Dawaj mocno. Dobra, ja zagotuję litr mleka, a w tym czasie dziewczynki teraz będą chlebek wydzielały, tak? Dodajemy
cynamon, cukier oraz tartą skórkę z cytryny. Może być też z pomarańczy, jak wolicie. Musimy poczekać, aż mleko się zagotuje i później będziemy wrzucać, co, Lucia? Tak jest. Dziewczynki odmierzyły 2 filiżanki chleba tostowego i za chwilę będziemy go dodawać do naszego mleka. Na wsypu jaja. Okej, idę. Super, Lucy. No i wymieszamy troszkę, tak? Ładnie pachnie. No, pachnie super. Teraz Fabian nam zrobi tutaj karmel, bo on jest specjalistą od robienia karmelu. Wstawiamy do pieca na 45 minut. Ciasto wstawione do piekarnika. Ja tutaj sobie przysiadłam na chwilkę, żeby zobaczyć, jak dziewczynki robią swoją pracę domową. Muszę Wam powiedzieć, że one w sumie nie będą chodziły do szkoły aż przez 3 tygodnie, ale mamy bardzo fajne nauczycielki, które nam dostarczyły wszystkie zeszyty, książki dziewczynek, żeby one mogły sobie tutaj pracować w domu. Zaznaczyły mi wszystko, co będą robiły dzieci danego dnia w szkole. I my też to robimy tutaj sobie w domu, żeby dziewczynki nie miały żadnych zaległości. Muszę Wam powiedzieć, że ich nauczycielki bardzo fajnie się zachowały, ponieważ po kilka razy do nas dzwoniły, żeby zobaczyć, czy wszystko u nas w porządku. Nawet dyrektor szkoły do mnie zadzwonił, żeby zapytać się, czy czegoś nam w razie nie potrzeba. Także naprawdę bardzo fajnie się wszyscy zachowali. Tutaj przy okazji, jak dziewczynki odrabiają lekcje, to chciałam Wam odpowiedzieć na pytanie, które często mi zadajecie, mianowicie... Co tutaj dzieci przerabiają w szkole? Jaki jest poziom nauczania? Ja nie potrafię tego porównać z poziomem w polskich szkołach, ponieważ ja nie wiem, co dzieci robią w poszczególnych klasach. Natomiast mogę Wam powiedzieć, co obecnie przerabia Lucia, która jest w 3 klasie podstawówki. Z tym, że tutaj dzieci idą o rok wcześniej do szkoły niż dzieci w szkole, ponieważ tutaj nie ma zerówki. Mogę Wam powiedzieć na przykładzie matematyki. Lucia w 1 trymestrze musiała się nauczyć całej tabliczki mnożenia. I obecnie tutaj robi działania na liczbach dwucyfrowych, właśnie działania mnożenia oraz różne problemy matematyczne związane z mnożeniem. Też będzie miała teraz, jak wróci, klasówkę z przyrody, gdzie musi się nauczyć wszystkiego na temat ryb, płazów, gadów, ssaków. Natomiast Elena jest obecnie w grupie 3-latków w przedszkolu i ona dopiero zaczyna się uczyć pisania pierwszych swoich cyferek. Tutaj dziewczynki pięknie odrabiają swoje lekcje. Świetnie, ale ci wyszła idealna, piękna. Prezentuje się nasz pudding po upieczeniu. Jak troszkę przestygnie, to go wyłożymy na tackę. I co, Elena, jak wygląda? Dobrze wygląda. Dobra, poczekajcie, zaraz to przerzucimy tutaj na talerzyk, dobra? Jak mogę. Czekaj. Dobra, papi to zrobi. Pagalinty? Trochę. Papi, papi. Jak to pagalinty, chodź. Jak sypko robi. No, kawa.
Pokaż. Karmel. Próbuję, Lenuś. I co? Dobre. Dobre. No możesz się bawić. A zobaczcie, u nas wiosna w pełni, jest cieplutko i nasze drzewko mandarynkowe wypuszcza pełno młodych listków. Bardzo, bardzo się cieszę. Elenka jak ślicznie czyści fotelik swój stary, tak? Bo go damy dla innych dzieci teraz, które potrzebują, tak? Dla innych małych dzieci? No pewnie. Kochani, my już sobie tutaj siedzimy z dziewczynkami na tarasie. Jest bardzo przyjemnie, więc troszkę się tutaj pobawimy. Ja już będę się z Wami żegnać. Bardzo Wam dziękuję za to, że byliście dzisiaj z nami. Jeżeli film Wam się spodobał, to proszę o łapkę do góry i widzimy się w kolejnym. Do zobaczenia. Pa!